Dzień dobry, prawdopodobnie wszyscy z was kojarzą babcię, czyli Granny. No to Granny Multiplayer na tym kanale jeszcze nie było, także będzie zabawnie. Mam nadzieję, że będziecie bawić się dobrze, mamy fajną ekipę, zaraz ją zresztą poznacie, także już teraz zostaw łapeczkę w górę, jak chcesz więcej Granny Multiplayer na kanale. A my co? Lecimy, zapraszam do chłopaków, linki pod spodem prawdopodobnie i play. Okej. Okej, dobra. Here we go. Let's go. Here we go again. Intro, no chyba, że potrzebujecie, nie? Nie no, zostawmy intro. Nie no, nie, ja jestem ciekawy, bo nigdy nie chodziłem po chruście gołymi stopami. Bo generalnie to jest tak, że babka zadzwoniła o fotowoltaikę, nie? Żeby chciała sobie założyć. No i gościu przyszedł teraz sprawdzić, czy się da założyć. Chyba w 6 osób przyszliśmy? No, weź tu opłać pracowników. Te rąby powietrzne tutaj. Człowieku. W takim lesie? Dużo tych drzew ogólnie. Ta trawa wygląda bardzo intensywnie. To jest mech, robotek. Tak. Dlaczego ktoś mieszka wśród lasu? Wśród tu chce woltaikę budować. No nie, korony drzew zasłaniają dachy. Nieważne z której strony postawisz, ona na polu stawia. To jest Ted Kaczyński. O? Co to było? Co to było, no? A! Chłopcia! Niezadowolony klient! Reklamacja. Reklamacja. Dobra, ej, słuchajcie, no, skoro współpracujemy, to zbierzmy się gdzieś na dole, no bo montaż fotowoltaiki nie jest najprostszy. No tak. Przed drzwi chodź się. Jestem TikTokiem chodzącym. Tak? Dobra. Dobra. Bardziej to nazwał krzyżem. Co to za tiktaki? Tiktaki, właśnie. Jest, jak to wygląda w ogóle? Babciu? Dobra, idziemy. Pani Halino? Witam. O, pani Halina, dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry, pani Wiesiu. To pani pokaże, gdzie zamontować. No to tak, nie? To... Jaki głos! Na sterydach, babcie, ja bym jej nic nie montował. Nic! Dobra, no to panowie... nie wiem, czekaj. O Jezu, proszę nas nie dotykać tylko. To tak, panowie, przecież widać, że ona zero doświadczenia, jak ona fotowoltaikę w piwnicy chce montować, przecież to trzeba samemu. Ja bym jej zaufał. No dobra. Ja zapraszam do piwnicy, herbatkę zrobimy. No. Pomidorówkę. Nie no, ja bym poszedł piwnicy, tak? Proszę za mną. Nie tutaj. Ona nie wie gdzie idzie, ja jej nie ufam. Pani pić herbatę? Ja jej nie ufam. Proszę. Możecie przejść? Okay. Nie. Możemy. Ale proszę panią, tutaj bardzo dziwnie wygląda. Taka podziemia, proszę pani, nie montuje się woltaiki. No tutaj śmierdzi strasznie. Mamy problem. To jest, my montujemy ziemiowoltaikę po prostu i wiesz. Ziemiowoltaikę. Nie no, tam dalej będzie taka chatka, tam na tej chatce na zewnątrz. Okej, let's go. Ale świeci przede mną te tiktaki. Ale się tiktaków dużo nazbierało. To są minionki. My jesteśmy braćmi sejamskimi, 5. Dobra, a czemu ma pani tutaj taką gilotynę? Dlaczego pani jest tutaj w więzieniu? Ten owoce kroi i warzywa. Pani prowadzi jakąś działalność karną? Nie. Kogo pani trzyma w tym domku małym? Co wy gadacie? Przecież to jest do obcinania kabli. A i proszę pani, na tej szopie, tak? Trzeba to zamontować, o tu. Tak? Gdzie to montujemy? O patrzcie, tutaj montujemy. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że tutaj macie dach. Piękny dach. O, ale zamki ładne. Ale na tym się nie będzie trzymało. Na tym musicie zamontować. Patrzcie chłopaki, tu jest takie coś, trzeba to odkręcić i tutaj wkręcić coś. Jezu, ale to już całe przegnite jest, ja nie wiem czy to się nada. Trzeba odkręcić. Co ty gadasz tutaj? Weźmiesz, nie wiem, ściereczką, przetrzesz i będzie git. Może być z mikrofibry. Zostawiłem w samochodzie, to ja już pójdę. Panowie. No, na górze powinniście znaleźć na strychu tam jakieś stare... stary zostawił. Nie, no to jest jakaś puszka stary po śledziach stary. Ja bym właśnie po prostu stąd poszedł, bo nie ufam tej babce. O, znalazłem padlock. Czy ja słyszałem, że tutaj nieufność była? To nie jest nieufność, chodziło o dmuchność, bo tutaj wieje i nie można montować fotowoltaiki w tych miejscach. Czy pani nas przetrzymuje? Nie, to nie tak. Jeszcze nie. Teraz posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Tak naprawdę jestem Bogdan, przybrałem się za kobietę i... Panie Bogdanie, damy radę. I mam fantazję w piwnicy. Takie rzeczy tylko w Japonii. Fantazja, ale tam z kulkami z Kauflanda? Teraz musicie mi oddać jednego z was. Bo chcę z nim pójść do piwnicy. Ale bro, my jeszcze jesteśmy w piwnicy. Tak, ale jedno musi zostać i reszta wyjdzie. Ja mam taki pomysł. Dobra. Panie Bogdanie. Naradźmy się. Stańmy obok siebie po prostu drogą głosowania. Ja nie mam siły się z nim szarpać. Z nią, z tym. Uzgodnijcie sobie, a ja idę zaparzyć herbaty. To co? Chłopaki, kamień, papier, nożyce? Musimy podjąć decyzję jakąś. Męska decyzja. Szybko. No. 3, 4. Tomek! A ja nie wiem, ja uciekam nara. O nie, o Jezu, ona tu chyba jest. O nie, idzie tu. Pierwszy, który wyjdzie, pewnie dostanie maczugą w łeb. Kto wyszedł jako panowie, pierwszy? Idziemy. Nie wiem, jakiś TikTok u góry. Tragedia. Dobra, w drugą panowie. Chodźcie panowie. Najdziwniejszy montaż fotowoltaiki, na jakim byłem w tym tygodniu. Przepraszam, o! Co pan tutaj robi? To ja Słuchaj, idę. Chodziło o to, że ja tu badam teren, czy w ogóle można to zamontować. Rozumiesz, znaczy Bogdan. W sensie, już schodzę. No, mam taką nadzieję. Ja już też schodzę. Proszę. Ja też schodzę. Czyli my tylko szukaliśmy dobrego przypięcia na dachu. I skorzystaliśmy z kibelka tak delikatnie, bo nam się zachciało. No bo tu jest kibel. Proszę pani, proszę pana. Opuść ten dom. Nie wydaje mi się. To proszę pana, widzi pan ten safe? Tak. To teraz tak, jak oglądał pan Mr. Vista? Nie. A co to jest? Jak my mamy po 48 lat fotowoltaikę montujemy, człowieku. Kto tu zna Mister Glizda? To tak, jeśli pan otworzy ten safe, wygra pan milion dunarów. Czego? Durianów? Kasu do Wi-Fi? Przecież ja tu Wi-Fi nie mam. Jak to? No, człowieku, czy ty widzisz tą chatę? Ja z renty, jak pan zamówił woltaikę? To pani podłączymy przy okazji internet, co pani nie, bo ja tutaj mam jakiś no-code, co nie, no to wątpię, że... Kolega jest po marketingu i dobrze to wyszło. Proszę pana, mi ledwo na leki starczy, a pan mi mówi, że jakiś Wi-Fi. Ale to... Czy tak wyglądasz i ty się leczysz? Ja bym na uzębienie to wydał. Chyba, że w cenie. Ale wygląda, że pani w ogóle nie leczy. W cenie, oczywiście. W cenie, jak najbardziej. Wi-Fi w cenie? No Wi-Fi w cenie. Panowie, nie taka była umowa. Który to powiedział? Na serio chcesz dyskutować z babcią, która ma ten zakrwawiony... O kurwa, to nie ten, to czekaj. Dobra, to nieważne. Przepraszam, tutaj była lekka pomyłka. Ja cię machnęłam. Nie tak to miało wyglądać. To nie ten, to był inny. Pianino. Też przy łóżku, że wyglądacie tak samo. Weźcie, jakiś styl chłopaki, jakiś styl, a nie... Każdy tak samo. Co to za moda? Moda w dzisiejszych czasach. Właśnie moda w dzisiejszych czasach. My się upodabniamy do tych młodych. Do tych pięknych, no. Jesteśmy drillowcami. Właśnie, w ogóle chłopaki. Kto zamknął drzwi? One były otwarte. Drillowiec. Kto to spadł? Ktoś się zabił. Ty chcesz tu, Bogdan, fotowoltaikę montować, człowieku? Ja też nie jestem, no ja chciałem być akurat babcią. No nie, ja jestem babcią, no. Aaaa, ja nie. Teraz gramy normalnie. Ale mamy babcię. Dobra, fotowoltaiczni przyjaciele. Czas na zbieranie przedmiotów. I przeżycie. A po co to? Ej, a może auto zrobimy? A może... To jest plan. Auto? Może słoneczko? Karolek, tylko uważaj na dziury w podłodze. No wiesz co, właśnie... A mogę coś tu rzucić? Można chyba pułapki stawiać, tylko co wydaje. O. Mam baterię do auta. Przeżyłem, jak co? O, a! Ten co się zakrztusił. Siema. Tam nic nie ma już, chodźcie. No i dobra, ufam ci. TikToku, ufam tobie. Też nie. Chodźcie na dół, tam była część do... Ale wiesz, że on nas słyszy, on się wyciszył, a nas słucha. Ej, no właśnie. Dziadu. Babo, znaczy. O, mam. Ej, chłopaki, jest lekka kraksa. Bateria. Idźcie i zobaczcie, co tam jest. Łapcie? Nie, zobacz. Gdzie? Tam. Babka tam jest. Czyli babcia tam skampi na nas. Głupoty gadasz, idziemy na hardcore. Ooo! Chamie, puść baterię chociaż. O kurwa. Nara. Dzień dobry. Babcia po was idzie. No czy ja mam ich łapać? Biedne tiktaki. Chodź tutaj! Bang. Dawaj. A, bo staminka mi się kończy. I o pani Maju, o co chodzaju? 3, 2, 1. znowu ta pułapka. Dobra, dziady! Ja jestem babcią, człowieku. Co ty mówisz? Ty nie mów. Ty jesteś stary jak szafa. Dobra, już czas. Fotowoltaiki minęły. Potrzebuję jedną osobę przy drzwiach. Po co ci? Ty nie zadawaj pytań, tylko wyślijcie jednego pacjenta do mnie. No za późno, bo już wszyscy uciekli. Pacjenta wyślę. Ja to ten. Mnie już, proszę pani, nie ma. Proszę pani, co my na tym? Młotek tam zesłałem na dole. Tam masz młotek na dole. Aha! Widziałem jakiegoś! Chodź tu, gnoju! Chodź tutaj! Który to? Który to TikTok? Który to TikTok taki biegnący? Najgorsze w tej grze jest to, że babcia nie może kłócać. No to bardzo dobrze. Dobra, pomogę wam. Już fragment shotguna. No Karolek, coś ty zrobił, no. A mogę to zabrać? Patrz, i teraz idź. Idź. Ja w to wszedłem. No patrz. Człowieku, nie co się dzieje. No i dawaj. Dobra, weapon key mam. Pani mi coś zrobi? Nie. Dlaczego nie? Bo u mnie nikt nie był już 4 tygodnie. No. A jak tam pomidorówka u pani? Ma pani jakąś dobrą pomidorówkę? Zapraszam cię do kuchni, gówniarzu. A gdzie ty idziesz? Pani ma kuchnię chyba gdzieś indziej z tego. A, bo ja nie pamiętam, gdzie mam kuchnię właśnie. Bo ja już Alzheimer. Początki Alzmeihera mam. Alzmeihera. Czy jakoś... Dobrze, powinna to pani leczyć. Alzmeiher to jest. Gdzie jest ta pani? No idę. A proszę się przesunął. Słuchajcie, makaron jeszcze się nie gotuje, ale mam ryż. Dobra, czy ktoś jest... Ja już jestem prawie w kuchni. Dobra, idę. Bo to ja jestem chętny na ryż. Risotto. Pomidorówkotto. Zapraszam. Risotto. Dlaczego to są jakieś dziwne rzeczy u pani? Risotto. Zapraszam. Dobra, proszę pani, BML mlek na tego Alzheimera. Proszę stać. Dostał. O kurde. Proszę pani ma chyba zapach. To ja tam chciałam dać pomidorówkę? Chamy! Odpalił się we mnie demon Podlasia. Koniec. Zupka chińska. Ale proszę demon Podlasia. Pani nie denerwuje, bo to złość piękności szkodzi. No. Dla pani to za późno. Dlatego chodzisz wkurzony cały czas? Ja nie. Chodź tutaj. Menopauza i te sprawy, nie? Tak. Się boję pani, pani nie podchodzi. Penomauza i Alzmeiher, no. Bo użyję siły leków. Siła legu. Miałeś baterię do auta, co nie? A nie, to ja miałem. No ja w końcu nie wiem, ten odcinek przeradza się w taką wyspę tajemnic, że ja nie wiem, czy wy przyszliście na tą fotowoltaikę, czy faktycznie mnie faszerować jakimś rutinoskorbinem pod pachę, nie? Weź APAP noc w dzień, to ci poprawi. APAP dzień w noc? Działa? Dokładnie, w tą samą stronę. Ryk! Ej, no, jak się chycę tym baseballem, to się obudzisz w czeladzi na dworcu. To miało panie uspokajać, a nie jeszcze panie cieszyć. No to nie działa, to przestań może. Zatankowaliście już samochód? Jaki samochód? Ja jestem na etapie pomidorówki. A świecę wkręciliście, panowie? Tak, ja wkręciłem. Wy mi żarówkę wkręćcie na dachu, a nie świecę do tego. Jezu, starej babie nie pomogą, wiecie co? Babciu, ja ci pomogę, jestem na dole. Ach, ta młodzież dzisiejsza. Babciu. O, dzień dobry, proszę pana. Nie bij. Ktoś dostał kapuchę. Dobra. Pani zejdzie na dół, pani sztuczkę. To jest kara za tą pomidorówkę. Ja tobie też nie ufam. Po samym głosie bym ci nic od ciebie nie kupił. No jak nie, no proszę pani. Kurczę, gdzieś tu strzały upadły. A już... Aaaa! Ja pani chciałem coś pokazać. Nie ufam ci, kolejny ham. Ilu jeszcze zostało? Ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem. Chodź tutaj! Pani, proszę mnie zostawić. Proszę pani. Dobra. Pani jakoś się dogadała. Właśnie chciałem powiedzieć, że można się dogadać. Co wam zostało? Samochód. Samochód wam? Ja nie juniorski, nie wiem. Ja też nie wiem. Proszę pani. Nie wiecie, co wam zostało? No może nam pomożesz, co w aucie ci brakuje? To bardzo niedobrze. Co mi w aucie brakuje? Mi brakuje prawa jazdy, to był auto męża. A mąż jeszcze żyje? No właśnie, podobno. Nazywa się Dziadek, nie zgadniecie. Proszę pani. No. Nie wierzę, tak oryginalnie? Tak. A jak nazwisko? Znaczy, moja siostra mówiła na niego wujek Dziadek. Stary Dziadek. Nazwisko. Dziadek, nazwisko stary, może być. Ktoś tu zaraz zleci? A, bo wy tu już położyliście deskę. No jakoś ten dom zaczyna wyglądać. No jakby pani zostawiała spokoju, to cały dach byłby zrobiony. Tak? To jest, jeszcze nawet nie jest strych, gdzie dach? Proszę pani. Na początku strych, potem tutaj elektronikę robię. Mogę go zamknąć? Proszę pani, tutaj trzeba kabelki przeciąć, te zaraz podłączymy. I będzie dobrze. Tutaj za niedługo będziemy robić super rzeczy. O kurde. Możecie? No, proszę było, proszę pani... Siadać! I to i będzie szło do fotowoltaiki. Ale my nie mamy nóg i kupy nawet. Ale dla pani jest. Pomoże, ja mam, ale nie umiem zginać kolan. Już tak dawno się nie przebierałam, że zastygłam. Nie mogę zginać kolan. Ojej, oj, to problemy. Nie, każdy sobie to wyobraził? Tak. Dobrze, to? Tak. Dobra, no rozwiązywać szybciej te zagadki, bo mam PKS do domu. Scooby-Doo mamy... Ale pani już jest w domu. Co? Scooby-Doo? To nie jest mój dom. Przyjechałem przedwczoraj. PKS. I miałam montować fotowoltaikę. No, ja bym chciał testować tego kija baseballowego, która ma pani w ręce. Tak? No. Chcesz testować mój kij? Tak, chcę. No to siadaj w kuchni. Jestem na górze, przy schodach. Będziesz strzelał, prawda? Żebym ja to wiedział. Tu się coś zbugowało, czy ty robisz taki hałas? Nie wiem, tam szczury na górze przecież. Co jest? Pani. Kto tu robił taki hałas? Patrz. O, czyli jak ktoś przechodzi przez to, to dzwon Zygmunta bije. Nie wiem, czy wiecie, bo jeszcze tego nie odblokowaliście, ale pod schodami trzymam Harry'ego Pottera. Kogo? Nie wierzę, jak to? Musisz odblokować. A Voldemort? A jest tam jakiś, może? Jakiś dziwny... Jakąś mordę tam trzymam, ale... A tu jest taki dziwny mechanizm, ma pani może kartę kredytową do tego? Którą? Mogę dać blik. Dam masę. No, to pani poda. Płatę na 100 zł zrobi. Tak? Za co? To jest zaliczka jakaś? Remute kontrolę mam. Już idę, już jestem. Zapraszam. Otwieramy. Pyk. To jest to? Tak. Tak, pyk. To tylko ja. Dziękuję. O, tu jest spray. O nie! Tu jest spray! To jest spray na owady, zamykamy panią. O! Ej, bo... Ej! Ej! Zamknęliście ją? Czekaj, a można wyłączyć to? Zablokować? Spraya, bo nie mogę wyjść stąd, czaisz? Więzienie, dobra! O nie! Let's go! O nie! Po babci, po babci. Ej, bo... Macie, pilnujcie ją ze sprayem. Dobra, ja będę pilnował. Blokuję drzwi. Bo ten spray wszedł pod plamkę. O kurde. I co, mam ten spray? Gdzie mam ten spray? Trochę prywatności. Ja już wam rzucam, macie. Otwierać te drzwi! Otwierać te drzwi, sam chcę stąd wyjść już. Kręć tym! Ja sobie... Ej, tutaj! Wziąłem... Ja nie wiem, gdzie jest pan ze śrubokrętem. Tu jest! Ja jestem, ja jestem. No, kręć tym. Sure driver, dawać. To jest pan śrubokręt. Sure driver, no. Dobra, no. Klikasz to. I teraz tylko bateria. Panowie, w kupie siła. Ale, dobra, mamy jakieś mięso. A bateria? Nie wiem, mam steka, stary, na grilla. Śpisz. Ej, no jest ten pająk. Kurna, no i nie mogę tego nadpodnieść. No nie, no leży. No żryj to, Fafik! Żryj to, bo... Ja tego nie podniosę, no. No nie podniesiesz. No bo... O. Ty dałem radę. Podniosłeś, no. Dawaj Fafikowi gryza, tutaj stejka. Gdzie jest talerzyk? Jaki talerzyk? Co tu się dzieje? To się kładł kiedyś na talerz. Daj mu tu... Talerz jest w kącie, lewa... Tu jest talerz, pa. Pa, jaki zazigony. Kładź to. Papa idzie, pa jak ciumka. Pa jak ciumka, gryź to. Karma dla ptaków, okej. Tutaj była karma? Tak. Idziemy na dół. Dobra, Fafik zeżar. Wrócił. Jaki najedzony. Czekam na was on the ground. Jak ja sam zostałem. Czemu? No bo pajączek ich zabił. O nie! Nie możesz tego zepsuć, nie? Naprawdę chcę stąd wyjść. Babciu. Szybko, wydupiej stąd. Zostaliśmy sami. Tak, babciu. Zgadza się. Co ty na to? Nie wiem. Lepiej, żebyś wiedział. Dobra, let's go, babciu. Idziemy znaleźć klucz do sejfu. Let's go, babciu. Taki plan. Let's go, babciu. Dobra, babciu, mam taką propozycję, jeżeli nie znajdę w ciągu 30 sekund tej baterii, no. Uznajmy, że dajesz mi w łeb. Po prostu ją znajdź. No ona jest safe. Boże, wy w tych czasach tak chodzicie na łatwiznę. 10, 9. Nie no, żartowałem, babciu. 8. Ja się nie znam na żartach. 8,5. 9. 1/4. 10. O właśnie, i tu będzie klucz do sejfu. Tak? No musi być. Oczywiście, że jest. Kurde. Dobra, czekaj, sejf otwórz ze mną. Gdzie jest sejf? Dobrze. Bawimy się w milionerów. A w sejfie... To chyba iść na całość Zygmunt Heiser. Tylko gdzie jest ten? Gdzie jest ten sejf? Dobra. Uciekamy stąd! Wnusiu! Wiesz, że ty jesteś moim wnusiem? Babciu! Pik, 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 pik! Dobry. Bang, bang, bang! Szkoda, że nic nie widzę. Klikaj to! Czy mogę ja otworzyć? Tylko nie mów, że to bateria nie pasuje to. Dobra, idziemy do auta, babciu. Nie, no. Do auta, babciu. Czarna jest do drzwi, ta taka szara jest do auta. Dobra, no. Tak, babciu, damy radę. W końcu stąd wyjedziemy. Montuj to. Na wakacje. Jest, o. Jest klucz. Dobra, siadamy, babciu. No. Jedziesz, TikTok. Staram się odpalić, ale nie jestem w stanie. No jak? Chwila. Wszystko jest? A tu jest klucz jakiś duży, czerwony. A, bo może paliwa nie mamy. Gasoliny? Bo kłódka spada, to okej, może to trzeba podnieść. O! Oho! Mogę wyjść pierwszy? Jak ty chcesz stąd wyjechać, chłopie, jak tu jest ściana? Pokażę babci sztuczkę. No. No pokaż. Nadal nie mogę. Mi się wydaje, że oni stworzyli tę grę, żeby wyjść tylko drzwiami, a nie tędy. Pokój. Żegnaj. Starałam się. Zostanę tu na zawsze. Szukamy baterii, żeby uwolnić babcię z domku. Bateria albo gasolina do tego i jest koniec. Idziemy, podnosimy to auto i po prostu tyle. No, wybiegnijmy z nim jak Flintstonowie. Ja bardzo chętnie wam pomogę. Spróbujcie go zatankować. Dobra, pa. W 5 auto tankują, ja nie mam siły, nie? Puść tego węża, czym ty lejesz? Ej, to broń jest, lol. Tylko nie strzelajcie, no już. Jeszcze nie skończone. I jak pod C weźmiesz. No i co, jest zatankowane? Wszystko jest. A tu jest gasolina. Ale nie, 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 jest zatankowane właśnie ponoć. No to czy kręciliście wszystkie śruby i świece? Need car engine. No jest. O Jezu, co to się stało? Co to się stanęło? Aha, no silnika nie mamy. Bo mnie Granny tu wypchała, no. Nie mamy silnika, no fajnie. Czego brakuje? To czym ty chciałeś jechać, młody człowieku? Dobra, ściągajcie podwozie, będzie szybciej i wybiegamy jak Flintstonowie. No ile... jeszcze lata. Czyli nam czegoś brakuje, okej. Silnika, no najważniejszej rzeczy. Dobra, jedziemy. A tu jest silnik? Co? To nie jest silnik, to jest rozrusznik. To jest mój rozrusznik serca, stary. O, a czemu ty się świecisz na czerwono? Bo ja mam miśka w ręce. O, to ja cię mogę zmisiować. O, tutaj patrzcie, macie takie ten. Nie, no już nie zrobię ci tego, biegaj z misiem. Pyk, pyk, rozwalone. Dawaj, dawaj, dawaj. Aj, nie wiem, gdzie jest to. Ale tu jest część do broni, halo. To może broń jest potrzebna. Co to jest za gra w ogóle, nie? Co to jest za... Kto to wymyślił? Dobra, tu Call of Duty robimy. No, dobra, Call of Grandma, dawaj ten. Ty, znalazłem baterię. Ale muzyka wspaniała. Pyk, pyk, pyk. Ciekawe, chłopaki. Bateria była tam, gdzie masz... Co to? Co to mi dałeś? Nie wiem, część do broni. O! Jaki wspaniały... Wiesz co to jest? Brakowało mi tego do mojego przyjaciela. Klikaj klucza. Dobra, 3, 2, 1, 15, 10, to koniec? Maybe can use all. Let's go, babciu. Let's go, babcia! Nie ma cutscenki. Babcia teraz. Nie ma cutscenki. Gdzie jest cutscenka? Grandma of Duty. Yeah! Jest w czarnej dziurze. Yeah! Po prostu za drzwiami na Podlasiu nie ma nic. Podkarpacka czerń.